Proszę, to nie jest tak, że tych nie mamy pieniędzy. Tej poprzedniej. No, tej poprzedniej, no, tak, tej wasze, poprzedniej, tak, ale teraz jest perspektywa rozporządzenia, tak, teraz jest perspektywa rozporządzenia dotycząca kolejnej IOTY i ale mówię, panie pośle, w ale każdym razie, mówię gdzie o tej chcą nam współpracy przewidzieć karę Solidarnej za Polski z Prawem i ubezpieczenia. Sprawiedliwością, to krytykujecie politykę europejską, ale rozumiem, że są takie obszary, z których jesteście bardzo zadowoleni. Pewnie Polski Ład jest takim obszarem, panie pośle, który jest waszym wspólnym sukcesem, czy polityka energetyczna, przechodzenie na zieloną energię. Z tego jesteście To już zadowoleni? panu. Tak ironicznie oczywiście trochę mówię, bo mam wrażenie, że tych pól, w których no, jest różnica zdań i wprost mówicie o waszym niezadowoleniu, to jest bardzo dużo. Afirmujecie to wszystko, więc dziwię się nawet, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Solidarna Polska ciągle nie może robić tego, co chce w wymiarze sprawiedliwości, bo podobno kancelaria premiera blokuje przecież te zmiany. To co tak naprawdę może Solidarna Polska, panie pośle? A nie, no to takich rzeczy, które się udało, jest bardzo dużo. Proszę Państwa, jeżeli chodzi na przykład o politykę bezpieczeństwa, to, że udało się odeprzeć na przykład atak hybrydowy, to, że mamy w Polsce mniejszą przestępczość, to, że mamy w ogóle mniejszą agresję, to dane Komisji pokazują. To, że najuczciwiej wydajemy środki europejskie w Europie, to również dane Komisji Europejskiej. To, że Polska się rozwija jako przez ostatnie lata jako numer jeden albo numer dwa w ogóle w Europie. To, że realne pensje Polaków rosną tak, jak nigdy nie rosły. Pensja minimalna urosła w taki sposób, jak nigdy nie urosła. To znaczy, Polska generalnie się bardzo mocno za naszych rządów rozwija i praktycznie w każdej tabelce, którą by pan zestawił z rządami Platformy, jest dużo lepiej. Ale to nie No to znaczy, że nie inflację mogę możemy się podać tylko na poprawić. przykład, panie pośle. Tak, tylko że Pierwszą z akurat brzegu. inflacja, to prawda, tylko właśnie chciałem to w poprzednim pytaniu powiedzieć, że u nas inflacja, po pierwsze, jest wszędzie jest inflacja, która jest spowodowana No ale post-covidową nie wszędzie aż tak sytuacją, gdzie wysoka. nagle uruchomiono gospodarkę. Tak, ale dla nas, u nas jest spowodowana w tej drugiej części, to jest zielona po prostu inflacja. I to chciałem jeszcze panu powiedzieć w odpowiedzi na poprzednie pytanie, dlatego że ja uważam, że jeżeli Unia Europejska będzie z nami tak postępować, to my powinniśmy powiedzieć, że nie będziemy realizować tej transformacji energetycznej w takim tempie, jak oni chcą, dlatego że ona kosztuje dzisiaj Polaków, to każdy może otworzyć rachunek i zobaczyć, a będzie kosztowała jeszcze więcej. Panie pośle. 2,5 biliona wyliczył bank PKO BP, ale pan pozwoli, tylko jedna rzecz. 2,5 biliona wyliczył pan PKO BP, że będziemy musieli zapłacić za te wszystkie wymysły, Pamiętam, natomiast kilka pieniędzy tygodni temu unijnych był mamy taki dostać na raport nawet z ponad posłem 700 Kowalskim, o nim miliardów. Tak, rozmawialiśmy. Ale panie pośle, tak taką a jeszcze z jedną Unii rzecz mamy zapytać. dostać 700 miliardów. Czy z premierem Z Unii Mateuszem mamy dostać 700 Morawieckim wasz miliardów, a obóz. tu 2,5 biliona. Czy z premierem Mateuszem Morawieckim wasz obóz Zjednoczonej Prawicy może pójść do kolejnego wyborczego zwycięstwa? Czy dzisiaj uważa pan, że to jest możliwe, żeby premier Mateusz Morawiecki zaprowadził Zjednoczoną Prawicę do kolejnego wyborczego zwycięstwa? Tylko chciałem, żeby słuchacze usłyszeli, jak mówimy o tych rozliczeniach z Unią, że pieniędzy w sumie mamy dostać tam około 700 miliardów, a 2,5 biliona będzie nas kosztować ich po prostu niepotrzebna nam A polityka, to bo możemy konkretnie o tym transformację w raporcie swoim tempie rozmawialiśmy z posłem organizować. Kowalskim, panie A pośle, tak odpowiadając, przypomnę tylko. dobrze, a odpowiadając na pana pytanie, tak, możemy jeszcze wygrywać wybory, póki co jesteśmy liderami sondaży Z i premierem właśnie Morawieckim na z tego czele, się panie bierze pośle? nasza. Tak, również z panem premierem Morawieckim, z panem prezesem Kaczyńskim, dlatego że z tego bierze się przede wszystkim, pamiętajcie państwo, że z tego bierze się też nasza siła, że my wewnątrz potrafimy rozmawiać. Polacy widzą, że to są prawdziwe dyskusje, a nie jakieś malowane i wymyślane. I walczymy o to, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy zredukował swój kurs, jeżeli chodzi o Unię Europejską, zmienił swój kurs, właśnie po to, żebyśmy wspólnie mogli wygrać kolejne wybory, bo ten jest nieskuteczny. I tylko o to chodzi, ale pamiętając też, że władza to nie jest cel sam w sobie. Jesteśmy w trudnej sytuacji międzynarodowej. Polska może być pod atakiem i dlatego dzisiaj, tak jak nigdy, potrzebne jest nam silne państwo. Silne państwo, gdzie wreszcie I to już zrobimy puenta porządek w naszej rozmowy musi sądownictwie, być, panie gdzie pośle. zakończymy tą rebelię. I to już Musimy puenta naszej zakończyć tą rozmowy rebelię musi też w być. sądownictwie. Bardzo dziękuję. Patryk Tak. Jaki, eurodeputowany Solidarna Polska, był gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia panu posłowi. Dużo zdrowia życzę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję bardzo Dziękuję za. i panu, i wszystkim słuchaczom. Dziękuję państwu, dziękuję za uwagę. Kolejne Sedno Sprawy oczywiście jutro. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A już za chwilę na moim miejscu pojawi się Kamila Biedrzycka, żeby poprowadzić dla Państwa super raport.
Dzień dobry Państwu, to jest program Super Raport, Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam na nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie. Za chwilę Państwa gościem będzie mecenas Michał Wawrykiewicz, adwokat z inicjatywy Wolne Sądy. Rzecz jasna, jak Państwo zapewne się domyślają, będziemy mówić o stawce, którą Polska może przegrać w ramach konfliktu z Unią Europejską. Wczoraj ostateczne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zgodności z prawem unijnym tak zwanego mechanizmu pieniądze za praworządność. I tą stawką, o której mówię, jest 770 miliardów złotych przewidzianych dla naszego kraju na lata 2021-2027. To jest ta najnowsza perspektywa budżetowa w ramach Unii Europejskiej. No i wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli ogromny problem, żeby te pieniądze otrzymać, dlatego że wisi cały czas nad nami widmo konfliktu z Unią, chociażby w kwestii Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Okazuje się jednak, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny odpowiedzialny za reformę sprawiedliwości i reformę sądownictwa, która de facto powinna trwać już od roku 2015, no, nie widzi większego problemu w obecnej sytuacji i odpowiedzialnością za nią obarcza premiera Mateusza Morawieckiego. Wyobrażają sobie Państwo sytuację, w której podwładny o swoim szefie mówi, że popełnił poważny, historyczny błąd. Takie słowa wczoraj z ust Zbigniewa Ziobry padły właśnie po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ziobro mówi tak, jest to też potwierdzenie wszystkich obaw, które formułowała Solidarna Polska do końca i stanowczo sprzeciwiając się zgodzie na wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań do europejskiego porządku prawnego. To jest też dowód na bardzo poważny, historyczny błąd premiera Mateusza Morawieckiego. Premier oczywiście od razu był zapytany o słowa swojego podwładnego Zbigniewa Ziobry. No, odpowiedział jakoś tak eufemistycznie dość, że Solidarna Polska, a właściwie przepraszam, Zjednoczona Prawica to wielki namiot i chyba miał pan premier na myśli to, że można mieć różne opinie w tak istotnych sprawach, ale oczywiście nie ma mowy o wyciąganiu personalnych konsekwencji, no bo przecież i tak Mateusz Morawiecki nie ma mocy, żeby Zbigniewa Ziobrę wyrzucić z rządu, ale mamy także wywiad Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że no jest może nie to, że rozczarowany stanowiskiem Zbigniewa Ziobry, ale jednak no takie delikatnie karcące słowa padły, ale delikatnie, no bo wiadomo, że Jarosław Kaczyński Solidarnej Polski z rządu pozbyć się nie może, 19 szabel Zbigniew Ziobro ma, w dodatku bardzo dużo wie na temat Pegasusa, w związku z tym zakładnikiem bez wątpienia Zbigniewa Ziobry jest w tej chwili Jarosław Kaczyński, no i w takim pacie chyba Zjednoczona Prawica na razie będzie tkwić i będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której minister krytykuje za historyczny błąd premiera polskiego rządu, ale nie na tym dziś przede wszystkim będziemy się skupiać, będziemy tłumaczyć i zastanawiać się nad tym, co tak naprawdę to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla nas oznacza, jakie inwestycje mogą nie zostać zrealizowane, jak na panu, pani, na nas bezpośrednio odbije się brak pieniędzy z Unii Europejskiej, jak bardzo cywilizacyjnie bez nich możemy się cofnąć, no i co zrobić, żeby tę sytuację w jakikolwiek sposób naprawić. Wiemy, że przynajmniej teoretycznie próbuje to robić prezydent Andrzej Duda, jest jego projekt ustawy dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej. No problem w tym, że według ekspertów po prostu niewystarczający, dlatego że jedynie kosmetyczny. No i też trudno będzie o większość w takiej sytuacji. Wygląda więc na to, że utknęliśmy w martwym punkcie. Opozycja mówi wprost, jedyną receptą na tę sytuację jest po prostu zmiana władzy. No ale na razie na przedterminowe wybory się nie zanosi. W związku z tym Polacy będą po prostu musieli pożegnać się z funduszami unijnymi i to jest poważny problem, nad którym dzisiaj będziemy debatować z panem mecenasem Wawrykiewiczem. Mamy także nowy sondaż poparcia dla partii Prawo i Sprawiedliwość powyżej 30%. Dokładnie 32,5%, Koalicja Obywatelska 29,3%, ostatnie na podium Polska 2050 z poparciem 8,6%, później Konfederacja 8,4%, Lewica 5,6% i poniżej progu wyborczego, jak to zwykle w sondażach bywa, PSL, Koalicja Polska z poparciem 4,3%. Bardzo ciekawe, gdyby wariant był zupełnie inny, gdyby w wyborach wystartowała Agrounia, no to wydaje mi się, że dość rozczarowujący dla Michała Kołodziejczaka wynik, dlatego że wtedy Agrounia mogłaby liczyć na 2,7%. Więc tutaj PSL-owi zabiera niecałe 0,2%, a Prawo i Sprawiedliwość ma więcej. Ja mówię o tym w kontekście właśnie tego, że
Michał Kołodziejczak twierdził, że ogromną liczbę wyborców właśnie partii rządzącej mógłby odebrać. Chyba na razie jeszcze jest na takie tezy za wcześnie. Po godzinie 9:30 Państwa gościem będzie dziennikarz, ekspert ekonomiczny, były naczelny Forbesa, dobrze Państwu znany Kazimierz Krupa. Będziemy także o pieniądzach rozmawiać, ale również w kontekście Polskiego Ładu, także wobec którego dość krytycznie wypowiedział się Jarosław Kaczyński. Jedni mówią, że trzeba go, przepraszam za kolokwializm, ale tak się mówi, zaorać i stworzyć od początku. Inni mówią, że trzeba wprowadzać korekty. Jeszcze inni zastanawiają się nad tym, czy to wszystko, co się dzieje, jest po prostu zgodne z prawem, dlatego że w tej chwili de facto w Polsce obowiązują dwa systemy podatkowe. W tej chwili tak naprawdę podatnicy nie mają zielonego pojęcia, w jaki sposób się rozliczać, jakie podatki będą płacić. No i de facto może być to po prostu niezgodne z prawem. Więc na ten temat z Kazimierzem Krupą, ale oczywiście o inflacji 9,2, o panu Glapińskim, prezesie Narodowego Banku Polskiego, który dziś bardzo szerokiego wywiadu Super Expressowi udzielił, ale o tym Janek Złotorowicz za chwilę Państwu opowie. O cenach oczywiście, o perspektywach dla kredytobiorców, o tym wszystkim dziś z Kazimierzem Krupą, także bardzo mocno finansowo, ale myślę, że to jest czas, kiedy trzeba na temat naszych finansów rozmawiać jak najwięcej. Tym bardziej, że ja nie wiem, czy Państwo pamiętają, że my nie mamy ministra finansów w tej chwili. W sytuacji tak poważnego kryzysu po dymisji Tadeusza Kościńskiego funkcję ministra finansów w pełni premier Mateusz Morawiecki. I zastanawiające jest to, że nikt nie pyta przedstawicieli obozu rządzącego, jak będę miała okazję, to ja to na pewno zrobię, co się dzieje z nowym kandydatem na ministra finansów, a może po prostu jest tak, że sytuacja jest tak bardzo zła, że nikt tego stanowiska i tej roli nie chce się podjąć. O tym także z Kazimierzem Krupą. Także zapraszam Państwa bardzo ciepło na to dzisiejsze spotkanie. A teraz już Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego Super Expressu. Dzień dobry. Tutaj. Dzień dobry, Kamilo. Dzień dobry Państwu. O pieniądzach dzisiaj dużo będziemy mówić w naszym programie. Ale my zaczniemy... Ale ja też o wielu innych rzeczach, nie Ty tylko o pieniądzach. Ty też o wielu innych rzeczach, tak, rozszerzysz zakres tematyczny. Zaczniemy od Amerykanów, którzy podobno są zachwyceni Polską, od amerykańskich żołnierzy konkretnie, ogóle, którzy stacjonują teraz na terytorium naszego kraju. Zanim w ogóle o Amerykanach trochę jeszcze, no bo ja wczoraj Państwu mówiłem, że no najświeższe informacje są takie, że NATO ciągle nie potwierdziło tego, co Rosjanie twierdzą, czyli że w ogóle nie planowali nigdy żadnego ataku na Ukrainę. Przecież nie miało dojść do żadnej wojny. Oni po prostu robili wspólne z Białorusią ćwiczenia, a tak się składa, że ćwiczenia odbywały się, były to gigantyczne, zmasowane, olbrzymie manewry wojskowe zaraz pod ukraińską granicą. No i Rosjanie twierdzą, że wycofali już większość wojsk do baz macierzystych, no ale tego potwierdzenia ciągle nie mamy, dlatego ja też Państwu mówiłem. No, ale to jest w ogóle, przepraszam, że Ci wchodzę w słowa, ale to jest nieprawdopodobna wymiana zdań, bo jest tak, że Rosjanie mówią wycofujemy, Amerykanie mówią nie widzimy takich ruchów, a Rosjanie odpowiadają to źle widzicie, no, prawda? Dokładnie. I to jest po prostu kolejny jakiś martwy natomiast punkt. Natomiast myślę, że też widzę po komentarzach, że wielu ludzi bardzo odetchnął usługą, jak zobacz, skoro mówimy przy wizji, jak zobaczyli jednak prezydenta Joe Bidena, który bardzo stanowczo powiedział, jeszcze raz Państwu zacytuję jego słowa, Stany Zjednoczone inaczej, niech nikt się nie łudzi, Stany Zjednoczone będą bronić każdego cala terytorium NATO całą swoją siłą. Atak przeciwko jednemu państwu NATO jest atakiem przeciwko nam wszystkim. Tylko Ukraina nadal nie jest państwem NATO. Nie jest państwem NATO, ale już atak na Ukrainę będzie zagrożeniem dla NATO i może być tak wykorzystany, więc widać, że jest olbrzymia determinacja i chociażby jej wyrazem jest ale to, mam wrażenie, że niestety tylko tak olbrzymia jest u Joe Bidena, że jeżeli chodzi o solidarność w ramach NATO, to już nie jest tak różowo. Ale no, umówmy się, no, kluczową armią w ramach NATO jest armia amerykańska i żołnierze tejże armii są już w Polsce, między innymi no, jeden z najsłynniejszych, nie wiem, oddziałów, nie jestem ekspertem wojskowym, ale sam wiem, że 82. Dywizja Powietrzno-Desantowa, no to jest no, jedna z lepszych amerykańskich jednostek wojskowych. Ona jest już u nas, są na miejscu. Myśmy wczoraj rozmawiali z rzecznikiem tych oddziałów, no, który oczywiście jest zachwycony Polską. Póki co jest miło, jedzonkiem jest przyjemnie. Zapewne i kobietami. Tak, na razie głównie chwalili jedzenie, jakie w Rzeszowie podjęli, więc na razie wszystko się odbywa w takiej dosyć przyjemnej, świeckiej atmosferze, natomiast no, sprawa jest oczywiście poważna. No, ci żołnierze nie przyjechali tutaj na wywczas i na schabowego, tylko no, bronić naszej wschodniej granicy i reagować na ten kryzys, który cały czas trwa. Trochę żeśmy odetchnęli, trochę przestaliśmy się bać tych, jednak wychodzi na to, że tak jak mówiliśmy wcześniej, że te informacje o tym, że wkroczą już tej nocy, o 5 rano, już są gotowi, że to jednak były właśnie elementy strategii Kremla, który chciał wzbudzić w nas panikę, chciał ten strach wywołać. Trochę odetchnęliśmy, ale niestety no, nie możemy odetchnąć całkowicie.
Tym bardziej, że powinniśmy być w maseczkach, więc tym bardziej możemy odetchnąć tak całkiem. Tak, pełną piersią, jak to się mówi. Kolejna sprawa, czyli już zapowiedziany dzisiaj tak wstępnie przeze mnie bardzo duży wywiad Huberta Biskupskiego z Adamem Glapińskim. Ja nie będę czyli go tu punkt po punkcie. Prezesem Narodowego Banku Polskiego. Można pokazać, jak on wygląda. Tak, ja nie będę tu punkt po punkcie, bo prezes do której kamery? Prezes Glapiński, no bardzo obszernie, tak. Więc ja tu ten, tym bardziej, że dużo będzie jeszcze ekonomii dzisiaj w programie, więc ja tylko Państwu powiem kluczowa. Zrobimy wszystko, by trwale obniżyć inflację, mówi Pan Prezes. Ja już się boję. I to jest bardzo ważna deklaracja. Dzisiaj w Super Ekspresie wszystkich zaniepokojonych sytuacją odsyłam do tego wywiadu. Prezes Glapiński dużo tu bardzo na ten temat opowiada. Tłumaczy się ze swoich decyzji, więc polecam. No tak, dobrze, to też polecamy. O inflacji dziś będziemy mówić. Tego, o czym już mówiłaś. O tak, no bo to jest, słuchaj, no to jest jakaś sytuacja nieprawdopodobna zupełnie. Ale czekaj, jak ty to opowiadałeś, czy państwo sobie wyobrażają sytuację, w której podwładny mówi o historycznym błędzie publicznie swojego szefa? Wyobrażam sobie taką sytuację, ona się nazywa koalicja. I to nie mówię tylko o koalicji rządzącej Polską, tylko dowolna koalicja niestety. Polityczna. Dowolna koalicja polityczna niestety tak właśnie działa, że szef musi się liczyć z tym, że ma podwładny. No tak, tylko ale dobrze, to inaczej. Zadam ci jeszcze pytanie, czy znasz taką sytuację poza Zjednoczoną Prawicą, w której rzeczywiście podwładny w tak mocny sposób krytykował swojego szefa i nie zostały wyciągnięte z powodu tego konsekwencje? Ja myślę, że czy konsekwencje zostaną wyciągnięte, tak jak mawia klasyk, czas pokaże. No pokaże tyle, że nie zostaną. Tak. Nie, to jest to, że minister wychodzi i otwarcie krytykuje premiera rządu, na pewno będzie miało jakieś konsekwencje. I nie mówię o konsekwencjach takich, że nie wiem, że minister Ziobro zostanie ukarany. Ewidentnie czuje się bardzo silny, skoro też zacytujmy całość wypowiedzi prezesa, co panowie o sobie powiedzieli, no bo to już słyszeliśmy wszyscy. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE to dowód na bardzo poważny polityczny, historyczny błąd premiera Mateusza Morawieckiego, tak powiedział minister Ziobro. Nie mogę się zgodzić na wykorzystanie tego wyroku do politycznego populizmu i nieprawdziwego przedstawienia sytuacji, tak z kolei odpowiedział mu premier polskiego rządu. O wielkim namiocie też mówił, nie wiem, czy słyszałeś. Było to takie, taka analogia. Bardziej tak, dużo delikatniej, ale też umówmy się, tu zaszyfrowanych jest. No tylko problem Mateusza Morawieckiego polega na tym, że Zbigniew Ziobro ma teraz zdecydowanie silniejszą pozycję niż sam premier, więc tutaj w ogóle mamy odwrócenie. Trudno mi powiedzieć, który ma jaką. Tak na dobrą sprawę, najsilniejszą pozycję to ma Jarosław Kaczyński, a co on na ten temat powiedział? Który jest uzależniony od Zbigniewa Ziobry. To zdarzenie może być przedmiotem dyskusji na przykład wewnątrz naszej koalicji, rządu, ale jestem zawiedziony tym, że takie oświadczenia padają publicznie. Troszkę się dziwię panu ministrowi, ale cóż, takie rzeczy w polityce się zdarzają. Tak powiedział Jarosław Kaczyński. Znamy dobrze Jarosława Kaczyńskiego, znaczy wiemy, że mi się zdarza tu czasem różne eufemizmy, ale on jest mistrzem takich Tak, to prawda. Jak powiedzieć, żeby nic nie powiedzieć. Nie, żeby nic nie powiedzieć, żeby zabrzmiało jakby nigdy nic, a w tym były zaszyfrowane naprawdę mocne słowa. No i jeszcze a propos Jarosława Kaczyńskiego, bo o tym Państwu nie wspomniałam, w tym wywiadzie o Polskim Ładzie mówi, trzeba to naprawić. To też jest mocne bardzo stanowisko. Tak. To brzmi tak, jakby to było takie... I powiedział jeszcze jedną rzecz. Wyciągnięto już część konsekwencji. Tak, więc to by oznaczało, że to nie wszystkie. Tak, na pewno. I myślę, że wielu ludzi... Czy premier usiadł, jak to przeczytał? Myślę, że bardzo wielu ludzi w ogóle w rządzie w Zjednoczonej Prawicy analizują wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego punkt po punkcie, słowo po słowie, zastanawiają się, co to może dla mnie konkretnie oznaczać. Dobrze, skoro już... A bardziej, że wszyscy wiedzą, że taka otwarta wojna premiera z ministrem może doprowadzić do wcześniejszych wyborów, a wcześniejsze wybory zawsze są ryzykiem, zawsze są problemem i to nie tylko dla tych głównych graczy, no ale pomyślmy sobie o tych wszystkich biednych posłach i terenowych działaczach, którzy się teraz zaczną martwić o swoje miejsca na liście wyborczej. To już musimy zmierzać do kropki, bo Michał powoli zaczyna na mnie krzyczeć do ucha, a nie możemy tylko pozwolić, święto. Żeby Michał... To tylko no więc święto, skoro już prezes i święto moich w cudzysłowie ulubionych zwierzątek. Ale Janka ulubionych bez cudzysłowiu. Chociaż mam też psa, przy okazji pozdrawiamy też prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj 17 lutego, Dzień Kota, Święto Kota, chciałbym tylko przy tej okazji. Dzień Kota, to powinno być Święto Narodowe. Tak, tak uważam. Chciałbym przy tej okazji pozdrowić swoją kotkę Franię i wszystkich kociarzy. A ja pozdrawiam mojego psa Pudra. Ale on lubi koty, wiesz? No mój Franek też się z Franią bardzo lubił. Nie wrodził się we mnie. Patrzę, tu zaglądam ci na tablet, jak są z nami jacyś kociarze, to się koniecznie do nas zgłaszajcie na czacie. Pozdrawiamy was wszystkich i was.
wasze kociaki. Tak jest. Janek Złotorowicz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Widzimy się jutro, jutro w piąteczek. Oj tak, już tak właśnie ten już tak zbliżamy tak, ku dzięki tym kotom trochę się w ten dobrze, jutro coś takiego lżejszego i sympatycznego spróbujemy dla państwa też, znaleźć. Tak? Jeszcze lżejszego, jeszcze nie ma nic lżejszego i sympatycznego niż dzień kota. To już lepiej już nie będzie w tym tygodniu. To jest highlight tego tygodnia. No dobrze. Jan Złotorowicz, raz jeszcze dziękuję bardzo. Za chwilę państwa gościem mecenas Michał Wawrykiewicz, inicjatywa Wolne Sądy. O orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będziemy mówić, ale wcześniej głos zabierze wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, który wczoraj musiał wziąć na siebie ciężar pytań dziennikarzy, ponieważ została zwołana konferencja prasowa między innymi ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Panowie spóźnili się na tę konferencję niemal 20 minut, no i później mówiąc o tym, że ma inne obowiązki, pan minister i prokurator generalny Zbigniew Ziobro wyszedł z tej konferencji przed pytaniami dziennikarzy, no i Sebastian Kaleta musiał go zastąpić. W świetle prawa unijnego rozporządzenie zostało zalegalizowane w pełni. Zatem na forum Unii Europejskiej należy spodziewać się, że Komisja Europejska po prostu będzie, co do litery, bo żaden z przepisów tego rozporządzenia nie został podważony, Komisja Europejska będzie z tego dokumentu korzystać i będzie próbowała szantażować Polskę i Węgry. Natomiast w świetle prawa krajowego Polska ma możliwości. Dzisiaj przecież Trybunał Konstytucyjny rozpatruje sprawę, wiemy, że odroczył wydanie orzeczenia. Natomiast wniosek prokuratora generalnego dla przyszłości relacji w ramach Polski z Unią Europejską w ramach tego rozporządzenia ma fundamentalne znaczenie, ponieważ gdyby Trybunał Konstytucyjny orzekł o tym, że Unia przyznała sobie nowe kompetencje tym rozporządzeniem i jest to niezgodne z polską konstytucją i tym, na co się zgodziliśmy wstępując do Unii Europejskiej i zgadzając się na traktat lizboński, to wówczas, gdyby Trybunał to stwierdził, polski rząd, polski parlament zyskują możliwości szukania mechanizmów rekursu wobec Unii Europejskiej. Czyli jeśli Polsce będą blokowane fundusze, Polska będzie mogła wstrzymać swoją składkę. Jeśli Polsce będą blokowane fundusze, Polska będzie mogła kwestionować te polityki Unii Europejskiej, które kosztują Polaków, które negatywnie wpływają na polski budżet. W Ministerstwie Sprawiedliwości opracowaliśmy projekt kompleksowy, który dotyczy reorganizacji Sądu Najwyższego w związku z chaosem, która grupa sędziów wywołuje, kwestionując status innych sędziów. Kwestia organizacji samej Izby Dyscyplinarnej jako takiej nie budzi jakby tutaj sporów, ponieważ w różny sposób można zorganizować odpowiedzialność dyscyplinarną na poziomie Sądu Najwyższego i tutaj różne formy są dostępne. Natomiast są pewne punkty graniczne, które są dla Ministerstwa Sprawiedliwości, ale również dla Solidarnej Polski nie do przekroczenia. Mianowicie nie może dojść do sytuacji, że bezprawne żądania anarchizacji polskiego systemu sądownictwa kierowane przez Unię Europejską, czyli możliwość kwestionowania statusu sędziego przez innego sędziego i bezkarność w tym obszarze, tutaj nie ma mowy o tym, żeby takie propozycje mogły wejść w życie, mogły uzyskać aprobatę i Ministerstwa i Solidarnej Polski, z tego powodu, że takie rozwiązania po prostu wprowadziłyby gigantyczny chaos do polskiego sądownictwa. Tyle od polityków, a teraz czas na eksperta. Michał Wawrykiewicz, adwokat, inicjatywa Wolne Sądy. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry. Sebastian Kaleta, Zbigniew Ziobro mówią skandal, szok, niedowierzanie. Michał Wójcik dodaje, że ci, którzy narzucili Polsce rozporządzenie o warunkowości, to są oszuści, łgarze i krętacze. I taka jest prawda, postawił tezę Michał Wójcik. No i teraz chciałabym, żebyśmy zastanowili się tak naprawdę, co oznacza wczorajsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nawet już nie tylko dla naszego kraju, ale dla pana, dla mnie, dla naszych widzów, dla kolegów, którzy siedzą w reżyserce. Co to oznacza? Jeśli chodzi o tę narrację, to oczywiście nihil novi, nic nowego. No tak, słyszymy to cały czas. Tak. Już mówię, ultrawires sami jadą, czyli cały czas powtarzają to samo, że ultrawires przekroczyli kompetencje, no ale to nie warto nawet chyba komentować. A rzeczywiście to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości jest niezwykle ważne, no bo wchodzi w życie nowy mechanizm, zupełnie nowy instrument, którego nigdy Unia Europejska nie miała, ale ostatnie doświadczenia ostatnich lat z Polską
i Węgrami nauczyły instytucje unijne, że trzeba dbać o budżet, bo pamiętajmy, po co jest ten mechanizm, po co on został wprowadzony. On został wprowadzony po to, nie po to, żeby karać kraje członkowskie, tylko po to, aby chronić budżet, po to, żeby fundusze, które napływają do każdego kraju członkowskiego, gigantyczne fundusze każdego roku, były należycie kontrolowane, chronione, żeby można było mieć pewność ze strony instytucji unijnych, ze strony Brukseli, że te pieniądze, które dawane są krajom członkowskim, będą bezpiecznie wydane na te cele, które zaplanowane są w budżecie. I tu od razu wejdę słowo, panie mecenasie, dlatego, że jeżeli chodzi o Polskę, nigdy nie było żadnych zastrzeżeń co do sposobu wydawania pieniędzy z Unii. My byliśmy jednym z najlepiej rozliczających się z wydatkowania tych funduszy krajów. I to jest argument, którego właśnie używa Zjednoczona Prawica i politycy obozu rządzącego. Wczoraj zresztą powiedział o tym Konrad Szymański, czyli pan minister, który podkreślił, że to bardzo dobrze, że to zostało podkreślone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo tu właśnie chodzi o przyzwoitość i rozliczanie się ze zgodnego z prawem wydawania środków, więc nie ma nic do tego kwestia na przykład Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To, co było, to nie jest żaden argument, to, co było kiedyś. Bardzo dobrze, że Polska rozliczała się prawidłowo z funduszy i oby tak było w przyszłości. Natomiast chodzi o pewne... Jeśli będzie miała się z czego rozliczać. Dokładnie. Natomiast chodzi o pewien systemowe bezpieczeństwo. To, że żeby ze strony Unii Europejskiej była gwarancja, że te pieniądze w Polsce będą należycie wydane, że one zostaną przeznaczone na infrastrukturę, na rolnictwo, dla samorządów, dla przedsiębiorców, dla polityki morskiej i tak dalej. Wszędzie tam, gdzie są, gdzie one płyną, to musimy mieć w kraju cały system niezależnej kontroli. Musimy mieć niezależną prokuraturę, musimy mieć niezależne sądy, bo jeśli ktoś z rządu... Swój ocenia swego. Dokładnie. Jeśli ktoś z rządu będzie te pieniądze wydawał w sposób nieprawidłowy, jeśli one pójdą na cele partyjne, a wiemy, że takie sytuacje miały miejsce w ostatnich latach, pieniądze z funduszy europejskich były wykorzystywane na cele partyjne. Jeśli taka sytuacja się zdarza, to musi zareagować niezależna prokuratura, musi zareagować niezależny sąd, a ponieważ u nas nie ma niezależnej prokuratury, nie ma niezależnego sądu, nawet ostatnio sąd luksemburski powiedział, że w stosunku do UOKiK-u są też ogromne zastrzeżenia co do systemowego funkcjonowania. Więc cały nasz ustrój funkcjonuje źle. Nie ma bezpieczeństwa, nie ma gwarancji, że to jest demokratyczne, transparentne państwo, które skontroluje należycie te fundusze. Kolejny argument, którego używają przede wszystkim przedstawiciele Solidarnej Polski. Ja po raz setny będę o to pana pytać podczas naszych spotkań, ale ja widzę, że cały czas nie do końca jest to zrozumiałe. A bardzo przebija się, mam wrażenie, do opinii publicznej, bo my nie lubimy być traktowani gorzej od innych. Michał Wójcik chyba także... Nie, Andrzej Dera, przepraszam. Andrzej Dera, czyli prezydencki minister, powiedział wczoraj, no zaraz, no jak to jest, że Polski się... Czy będziemy mówić o Hiszpanii i Niemczech? Tak. Jak to jest, że w Hiszpanii czy w Niemczech sędziów wybierają politycy i tego nikt się nie czepia, a nas się czepiają? No rzeczywiście warto jest to, o tym mówić, tak, i wyjaśnić to za każdym razem. Absolutnie tak nie jest. Nie jest tak, że w Niemczech system jest w takim stopniu upolityczniony jak u nas, dlatego że chociażby najprostszy argument, czy ktokolwiek w Europie, czy ktokolwiek w Niemczech podważa niezależność niemieckiego sądownictwa? Nie. Nie ma skarg w Trybunale Sprawiedliwości. Nie ma problemów w ogóle na arenie czy wewnętrznej w kraju. No bo tam wszyscy działają wspólnie, a tutaj opozycja działa przeciw interesowi naszego kraju. Wiemy doskonale, że tak nie jest w Hiszpanii. No ale jest tak, że w Hiszpanii i w Niemczech politycy wybierają sędziów, czy nie? Nie, absolutnie. W Niemczech system powoływania sędziów jest tak skomplikowany, że do podpisu na samym końcu ministra sprawiedliwości i to kraju związkowego, czyli landu, nie ministra federalnego, tylko ministra na poziomie landu, bo większość, ogromna większość sędziów jest powoływana na poziomie landów, krajów związkowych. To zanim ten minister podpisze nominację sędziowską, to on przechodzi ogromnie długi system czy łańcuch weryfikacji przez środowiska sędziowskie, przez środowiska adwokackie, więc on ekspercko jest zweryfikowany doskonale i nikt nie ma zastrzeżeń. Nie ma tak, że środowisko sędziowskie czy adwokackie mówi, ten człowiek nie jest niezależnym sędzią. No nie ma takich sytuacji. To jest najlepszy dowód. U nas
takie zastrzeżenia są przedstawiane od samego początku, dlatego że u nas jest bardzo prosty system politycznego powoływania i nominacji, czy też awansowania sędziów. Więc tu trzeba to prostować. Jeśli chodzi o Hiszpanię, to jeszcze tylko dwa słowa. Tam jest też bardzo skomplikowany system weryfikacji. To, że na samym końcu Radę powołuje parlament, czyli Cortezy, to nie oznacza, że wcześniej, kto wcześniej wskazuje kandydatów do tej Rady. Do tej Rady kandydatów wskazują środowiska czyli sędziowskie. Jest to argument, zupełnie inaczej. Który bardzo jest to łatwo nietrafiony, nieprawdziwy Dobrze. Argument. Wracamy teraz do orzeczenia. To stawką jest 770 miliardów złotych w ramach nowej perspektywy budżetowej. Ja mam wrażenie, że to dla wielu Polaków są takie trochę wirtualne pieniądze i że my sobie nie zdajemy sprawy, co oznacza ich brak. No właśnie, bo przez ostatnie kilkanaście lat korzystaliśmy i być może przyzwyczailiśmy się do tego, a wystarczy spojrzeć na tabliczki, na budynkach, na mostach, przy drogach, z czego finansowane są te inwestycje. To są wszystko, to są chodniki, po których chodzimy, to są drogi, to są linie kolejowe, po których jeździmy, to jest tabor, to jest... To jest dofinansowanie dla przedsiębiorców. To jest także rybołówstwo, to jest gospodarka morska, to są rolnicy, którzy otrzymują dopłaty. To są gigantyczne pieniądze, które są właściwie wszędzie. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że nagle ich zabraknie, a z taką sytuacją możemy mieć do czynienia, dlatego że stan pogruchotania polskiej praworządności jest tak poważny, że my możemy się liczyć z zablokowaniem wszystkich funduszy. Nagle, jeśli tych funduszy, tych setek miliardów nie zobaczymy w polskim budżecie, to będzie gigantyczny problem. To będzie gigantyczny problem dla samorządów, dla przedsiębiorców, dla nas wszystkich obywateli. Cofamy się cywilizacyjnie, nie korzystając z tych pieniędzy i być może nie dogonimy, właściwie na pewno nie dogonimy tych, którzy otrzymają te fundusze i to zarówno jeśli chodzi o ten czyli fundusz odbudowy. Czyli zostaniemy w ogonie Europy, mówiąc absolutnie. Krótko i bez ogródek. Znowu będziemy w takiej sytuacji, w jakiej byliśmy w 2004 roku, wchodząc do Unii Europejskiej i goniąc Europę. Dlaczego nieodpowiedzialni rządzący naszym krajem skazują nas, wszystkich obywateli i szczególnie przyszłe pokolenia, nasze dzieci, żeby musiały gonić tę Europę znowu przez następne kilkanaście lat, odzyskiwać zaufanie, odbudowywać infrastrukturę i tak dalej. To jest... No dobrze, panie mecenasie, to teraz zastanówmy się nad tym, co trzeba byłoby zrobić, żeby tę sytuację w jakiś sposób zahamować, żeby z Unią Europejską, mówiąc krótko, w kwestii praworządności się porozumieć. Mamy inicjatywę prezydencką. Mamy inicjatywę prezydencką, która według Andrzeja Dudy właśnie ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom instytucji unijnych, rozwiązać problem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, bo wiadomo, że chyba głównie o to rozbija się w tej chwili cała sytuacja, jeżeli chodzi o fundusz odbudowy. No i z jednej strony mamy ośrodek prezydencki, który mówi, że to sprawę rozwiąże. Z drugiej strony mamy natychmiastową odpowiedź partii rządzącej, która tworzy swój projekt. Z trzeciej strony mamy Zbigniewa Ziobrę, który, jak to wiemy, bez zmian stoi na swoim stanowisku i to mu trzeba oddać. Rzeczywiście on jest tutaj niezmienny. No i mamy ekspertów, mamy między innymi Justycję, która mówi, że projekt prezydencki jest kosmetyczny, że nie nadaje się do niczego właściwie. To zacznijmy od tego ostatniego projektu, bo to nie jest tylko projekt Justycji, to jest na bazie projektu przygotowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justycja. Projekt złożony przez Porozumienie dla Praworządności. To jest taki bardzo szeroki front organizacji najpierw obywatelskich, tych wszystkich, które od samego początku, od dnia zero, stały na ulicach, przed sądami, uczestniczyły w demonstracjach i broniły praworządności, czy Akcja Demokracja, Komitet Obrony Demokracji, czy Obywatele RP, czy Strajk Kobiet. To są wszystkie te organizacje, które się skupiły w Porozumieniu dla Praworządności razem z politykami partii opozycyjnych, tych demokratycznych partii opozycyjnych i na bazie projektu Justycji został przygotowany właśnie projekt legislacyjny, który został złożony do laski marszałkowskiej. To jest jedyny systemowy projekt, który rozwiązuje wszystkie problemy. Czym on jest lepszy od projektu prezydenckiego, panie mecenasie? Gdyby on został uchwalony, to od jutra mielibyśmy problem z Unią Europejską odblokowany. W czym on jest lepszy? W tym, że realizuje
europejskie wyroki. Likwiduje neo-KRS, powołuje, czy pokazuje, jak należy powołać w sposób konstytucyjny Krajową Radę Sądownictwa, bo to jest źródło, to jest absolutny grzech pierworodny całych destrukcji. No właśnie, bo tutaj sędziów powoływanych przez neo-KRS prezydent Duda zostawia tak naprawdę w Sądzie Najwyższym. Jeśli jeszcze skończę, jeśli chodzi o ten projekt, ten projekt również mówi, co ze statusem tych źle powołanych neosędziów. Oni wszyscy muszą opuścić wymiar sprawiedliwości. Oni są wadliwymi neosędziami. Oni nie mogą wydawać w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wyroków, dlatego że my wszyscy obywatele, strony procesowe na tym tracimy, bo każdego dnia są wydawane setki wadliwych wyroków. Natomiast projekt prezydencki, co mówi? Mówi, likwiduje Izbę Dyscyplinarną, ale to jest tylko hasło, dlatego że tego samego dnia powołuje kolejną Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, po prostu inna tabliczka, a ludzie, którzy zasiadają w Izbie Dyscyplinarnej, przesiadają się z jednego pokoju do drugiego w Sądzie Najwyższym i nadal orzekają. Więc jaka jest różnica? Żadna. To jest iluzoryczne, to jest wręcz takie manipulatywne traktowanie trochę naiwne Unii Europejskiej i Komisji, że się da na to ale nabrać. Ale jednak prezydent z jakąkolwiek inicjatywą wyszedł. Czy uważa pan, że nad tym projektem po prostu trzeba popracować? Nie uważam. Ten projekt nadaje się do kosza. Czy wyrzucić do kosza? Tak, absolutnie. Dlatego, że... A może w ramach konsultacji? Jeśli, z opozycją, pani redaktor, z, jeśli ten projekt prezydencki... Dlaczego z góry zakładać, że do kosza? No dlatego, że on nie wykonuje w ani jednym punkcie europejskich wyroków. No ale gdyby nad nim popracować? To znaczy, jeśli by do niego napisać od nowa, albo włożyć do niego ten projekt porozumienia dla praworządności w całości, to wtedy tak, no, tylko że to nie jest żadna zmiana tego projektu. No, mówmy poważnie, ten projekt prezydencki nie wprowadza żadnych zmian, żadnych, a wręcz przeciwnie. Wprowadza też na przykład nowe delikty dyscyplinarne w stosunku do sędziów. To czyli znaczy? Pozwa, odmowa wymiaru sprawiedliwości na przykład. Tak? Czyli coś, co mogłoby być traktowane już przez rzeczników dyscyplinarnych, tych ścigających niezawisłych sędziów, tych, którzy każdego dnia wszczynają postępowania dyscyplinarne. Pan Radzik, Lasota, Schab. Mieliby kolejny instrument. Jeśli sędzia odmawia zasiadania w składzie z neosędziami, to byłaby to odmowa wymiaru sprawiedliwości i następny delikt dyscyplinarny, i następne postępowania dyscyplinarne. No nie możemy sobie na to pozwolić. No dobrze, panie mecenasie, to kolejny argument. Sędziowie jako nadzwyczajna kasta nie chcą podlegać jakiemukolwiek mechanizmowi dyscyplinarnemu. No to jest nieprawda, dlatego że wystarczy przeczytać ten projekt napisany pierwotnie przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Tam jest wprowadzony niezależny system odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jak on miałby wyglądać? W ten sposób, że są sądy, niezawisłe sądy dyscyplinarne, które karają normalnie sędziów, którzy popełniają delikty dyscyplinarne. Jest Izba Karna w Sądzie Najwyższym, która jest niezawisłym, bezstronnym sądem, która może w ostatniej instancji rozstrzygać sprawy dyscyplinarne. Zarówno był system dyscyplinarny przed 2018 rokiem, kiedy to wszystko pogruchotał PiS, jak i będzie system dyscyplinarny, bo on oczywiście musi być. Odpowiedzialność zawodowa, tu sędziowie nie uchylają się, to jest nieprawda. To jest taka sama prawda, jak mówienie, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przekracza swoje kompetencje. Po prostu tak nie jest. Będzie system dyscyplinarny, sędziowie będą odpowiadać. Sami zaprojektowali to w swoim projekcie ustawy. Panie mecenasie, a ten argument kolejny Solidarnej Polski, który również jest bardzo taki trafny, trafiający, o może tak, do wyobraźni mas, czyli że Unia Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbiera nam suwerenność takim wyrokiem. No absolutnie, no to jest kolejna bzdura, no inaczej tego nie można pozwala nam kształtować naszego systemu wymiaru sprawiedliwości tak, jak nam się to podoba. A my tu jesteśmy w naszym kraju, Polacy, i to od nas powinno zależeć, jak wyglądają polskie sądy, jak wygląda wymiar sprawiedliwości, jak wygląda orzecznictwo i Unii Europejskiej, nic do tego, bo to nie było wcześniej zapisane w traktatach. Organizacja i administracja, kreowanie struktur wymiaru sprawiedliwości rzeczywiście należy do krajów członkowskich. Możemy to robić. Możemy mieć 3 instancje, 5 instancji, możemy oznaczyć, że w składach będzie zasiadało 7 sędziów, 5 czy 3, to jest nasza sprawa. Togi mogą być zielone, fioletowe, jakkolwiek byśmy tego nie chcieli. Możemy również zarządzić, że sędziowie będą zasiadać w perukach, jak w Wielkiej Brytanii. To jest nasza wewnętrzna sprawa. Pod jednym, jedynym warunkiem. Sąd musi być niezależny. Sędzia musi być niezawisły. Nikt na niego nie może mieć wpływu i nie mogą go wybierać politycy. To jest proste. Ale tego nie rozumie obecna ekipa rządząca i tego domaga się cały czas
nas Unia Europejska, bo jeśli jesteśmy krajem członkowskim, to musimy spełniać te same standardy jak każdy inny kraj. Cała 27 musi mieć niezależnych sędziów i musi mieć niezawisłe sądy. No dobrze, a teraz kolejna jeszcze sprawa. Mówi pan niezależni, niezawiśli sędziowie. No i odbija się piłeczkę od obozu rządzącego, że w tej chwili nie można o tych ukaranych sędziach chociażby powiedzieć, że są niezależni i niezawiśli, dlatego że współpracują z partiami opozycyjnymi, że wspólnie piszą z nimi właśnie na przykład projekty, o których pan wspomniał, że biorą udział w rozmaitych demonstracjach, że biorą udział w rozmaitych pikietach i że właściwie to powinni startować do Sejmu, a nie zasiadać na sali sądowej. Nie, ale ja bym chciał wiedzieć, gdzie oni współpracują z tymi partiami, bo to jest nieprawda. Sędziowie jako Stowarzyszenie Justicja napisali projekt ustawy, ekspercki projekt ustawy, który wykonuje orzeczenie europejskich trybunałów. My również, ja także uczestniczyłem w tworzeniu tego projektu, w dopracowywaniu w takim zespole roboczym. Więc jest to projekt ze wszech miar ekspercki. Złożyły go partie opozycyjne do Sejmu. Gdzie tu jest, znaczy jeśli to nazwać współpracą, no to oczywiście to jest bardzo dobra współpraca, w której partie opozycyjne korzystają z eksperckiej wiedzy tych, którzy się na tym znają. A sędziowie, którzy wychodzili na ulicę w ramach na przykład sprzeciwu wobec wystąpienia Polski z Unii Europejskiej albo szeregu innych, powinni czy nie powinni? I absolutnie powinni, dlatego że sędziowie są również obywatelami i mają uprawnienie do protestowania, jeśli państwo prawa jest niszczone. Takie uprawnienia przyznaje nam Europejska Konwencja Praw Człowieka. Trybunał w Strasburgu, Europejski Trybunał Praw Człowieka, niejednokrotnie powiedział w swoich orzeczeniach, że sędziom wolno demonstrować, wolno im wychodzić na ulicę, jeśli zagrożone są podstawowe prawa i wolności obywatelskie. I tak się dzieje w Polsce. To jeszcze teraz słów kilka o magister Julii Przyłębskiej, prezes Trybunału Konstytucyjnego. No wiemy, że Zbigniew Ziobro poprosił Trybunał Konstytucyjny o to, aby zajął się równolegle z TSUE właśnie sprawą kwestii mechanizmu pieniądze za praworządność. No, Trybunał Konstytucyjny wczoraj miał w tej sprawie orzekać. Okazało się, że odroczył tę sprawę bezterminowo. Co to oznacza? Znaczy, co oznacza bezterminowo, wiem, ale politycznie pana zdaniem, co to oznacza? No, po prostu potrzebuje instrukcji politycznych, co ma dalej zrobić. No, to nie jest organ niezależny, to nie jest Trybunał Konstytucyjny, o którym mowa w naszej ustawie zasadniczej. To jest jakiś taki upiorny, marionetkowy teatr, który działa tak, jak ten, który marionetkami porusza, sobie zażyczy, więc... Nikt już zresztą nie traktuje poważnie tego Trybunału. Ani tutaj w Polsce, ani na świecie, w Europie. No oprócz obozu władzy. No tak, ale z punktu widzenia instytucji unijnych, chociażby tego mechanizmu, bo to jest teraz najistotniejsze. Mhm. No, Trybunał Julii Przyłębskiej ma badać ten mechanizm. Zresztą pomijając to, że to nie jest Trybunał niezależny, autonomiczny, to zgodnie z polską konstytucją Trybunał Konstytucyjny nie może badać tak zwanego prawa wtórnego, czyli prawa, które tworzą instytucje unijne. Może badać prawo pierwotne, czyli traktaty, umowy międzynarodowe, ale to, co tworzą już instytucje unijne, Rada, Parlament, tworzy prawo, tak jak to rozporządzenie o warunkowości. No może orzekać o zgodności z konstytucją? Nie może? Nie, no wystarczy spojrzeć. Czyli zobaczcie to, państwo, Unia Europejska do i my jako jej członek wymyślimy sobie cokolwiek, bo to już nie jest prawo pierwotne i tego już nie może ocenić Trybunał Trybunał nie może kontrolować. Może to kontrolować jedynie w ramach indywidualnych spraw, jeśli złożymy skargę konstytucyjną. Jeśli pani prawa i wolności są naruszone i pani złoży skargę konstytucyjną do Trybunału, to on może wtedy to zbadać, ale nie systemowo. No i teraz trochę w politykę pana wciągnę, przepraszam, ale to niestety jedno od drugiego jest absolutnie zależne. Jakie instrukcje polityczne zostaną wydane pana zdaniem w obecnej sytuacji? Czy pan w ogóle umie przewidzieć, jaki ruch wykona Jarosław Kaczyński? Znaczy ja myślę, że ten Trybunał Julii Przyłębskiej może wydać tylko jedno tak zwane orzeczenie, które będzie przyklepywało wniosek, który został złożony, czyli że ten mechanizm jest niezgodny z polską konstytucją. Czyli dlatego bezterminowo na razie jest to odroczone, bo nie można zrobić tego wobec sytuacji. Myślę, że trzeba było się naradzić, co tu zrobić, może trochę poczekać, nie na gorąco. No, na tym to polega, że to nie jest trybunał, ale który orzeka na podstawie prawa. Instytucje unijne nie przejmą się specjalnie tym orzeczeniem. Oczywiście, że nie. No, chociażby ze względu praktycznego. No, gdzie się będzie odbywać realizacja tego rozporządzenia? W Brukseli. Tam będzie zakręcony kurek, żeby nie płynęły fundusze, ponieważ tutaj jest nieprzestrzegane. No dobrze, i teraz... To tu Warszawa, to już przedstawiciele rządu mówią, my nie będziemy uczestniczyć w tej procedurze. No to nie uczestniczcie sobie. Nie macie żadnego wpływu na to, czy te fundusze zostaną ograniczone.
ograniczone. Tylko to się odbija na nas, obywatele. Tak, tak, oczywiście, tylko że no, to jest wynikiem dewastacji państwa prawa w Polsce, autentycznej dewastacji, zniszczenia wszystkiego. Przecież wczorajsze orzeczenie to już było 20 orzeczenie. 20-0 przegrywają nasi rządzący. No to coś chyba jest nie tak. Jeśli oni twierdzą, że w innych krajach jest również łamana praworządność, no to gdzie są te orzeczenia? Tu 20-0 przegrywa Polska przed europejskimi trybunałami. Wszystkie orzeczenia możliwe. Oceny są druzgocące. Nasz system to jest jak system Republiki Bananowej. To nie jest demokracja w stylu zachodnioeuropejskim. Pana zdaniem istnieje szansa na to, że Unia Europejska po prostu te środki na razie nam zamrozi? Czy my je bezpowrotnie stracimy, te, które uciekają nam w tej chwili? No, nie otrzymujemy funduszu odbudowy. To jest w tej chwili najważniejsze, bo to jest ten fundusz transformacyjny, który ma nas przeprowadzić przez ten trudny okres popandemiczny, który no, ewidentnie odbił się na gospodarce, nie tylko w Polsce, ale w innych krajach. Ale jeśli my nie otrzymamy tych miliardów, a już nie otrzymaliśmy w zeszłym roku pierwszej zaliczki 5 miliardów euro, to jeśli nie otrzymamy tych pieniędzy, no to zostaniemy w tyle. To jest to, o czym mówiliśmy. A jeśli do tego dojdą fundusze te strukturalne, budżetowe, nie dostanie polityka rolna, morska, rybołówstwo, infrastruktura, samorządy, przedsiębiorcy, no to jest przerażające. No to jest skazanie nas na niebyt taki i ekonomiczny, i cywilizacyjny. Gdyby pan miał zaapelować o coś do prezydenta Andrzeja Dudy, który w tej chwili zdaje się, no, próbuje jakoś tej sytuacji wybrnąć, to o co by pan zaapelował? Ja nie mam takiego wrażenia, że próbuje wybrnąć. On próbuje załatwić pieniądze europejskie, nie robiąc ani najmniejszego kroku w tył, jeśli chodzi o pogruchotanie państwa prawa w Polsce. On sam się do tego przyczynił. To są jego projekty, sam je zainicjował, sam je popierał i teraz zresztą cały czas stoi na straży tych nielegalnie powołanych neosędziów. Więc ja nie liczę na rozsądek pana prezydenta, niestety, więc nie będę do niego apelował, bo nie wierzę w to, żeby jakikolwiek rozsądny krok w kierunku przywracania praworządności zrobił. Jeśli miałby cokolwiek zrobić, to proszę bardzo poprzeć projekt Porozumienia dla Praworządności, projekt napisany pierwotnie przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. To jest jedyny systemowy projekt, który wprowadza wszystkie kryteria europejskich wyroków w życie i wówczas nie mielibyśmy najmniejszego problemu z praworządnością w Polsce. Mecenas Michał Wawrykiewicz, Inicjatywa Wolne Sądy. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dużo zdrowia życzę. Za chwilę państwa gościem redaktor Kazimierz Krupa, dziennikarz ekonomiczny, był redaktor naczelny Forbesa. Oczywiście o pieniądzach także rozmawiać będziemy, ale wcześniej o inflacji rzecznik rządu. Spojrzymy na podwyżki cen właśnie z perspektywy obozu władzy. ...2%. W stosunku do tego, co niektórzy komentowali, co niektórzy zapowiadali, czyli ponad 10%, czasami nawet 11% inflacja, to jest informacja, która oczywiście jest lepsza od tych negatywnych scenariuszy. Widać już pierwsze efekty tarczy antyinflacyjnej, która nieco spowolniła, jeżeli chodzi o inflację w stosunku do tych negatywnych scenariuszy, które były rysowane. Ale pamiętajmy o tym, że główne rozwiązania tarczy antyinflacyjnej weszły w lutym. Natomiast dzisiejsze wyniki inflacyjne dotyczą miesiąca stycznia. Od 1 lutego natomiast weszły dodatkowe, bardzo duże obniżki, jeżeli chodzi o ceny paliw, zerowa stawka, jeżeli chodzi o podatek VAT na żywność oraz inne jeszcze podatki, które zostały obniżone, w tym na gaz, na prąd, które również zaczęły obowiązywać od 1 lutego. Jeżeli chodzi o wybór formy opodatkowania, to obowiązują aktualne przepisy. Ja nie wykluczam, że jakieś modyfikacje, ale korzystne, pojawią się w ciągu roku. Pracujemy nad pewnymi zmianami w systemie podatkowym. Natomiast chciałem też zauważyć, że my do aktualnego systemu podatkowego wprowadziliśmy właściwie powszechny system, możliwy do skorzystania powszechny system ryczałtu. I to w zeszłym roku już było podwyższony limit ryczałtowy, a w tym roku też obniżyliśmy stawki ryczałtu podatkowego. Więc w ogóle najprostszą formą rozliczania się osób, w szczególności na jednoosobowej działalności gospodarczej, jeżeli się nie zatrudnia więcej osób, typowo jednoosobowa działalność gospodarcza jest ryczałt, który jest formą bardzo prostą i też niżej opodatkowaną w tej chwili niż w zeszłym roku. Kazimierz Krupa, dziennikarz ekonomiczny, były naczelny Forbesa. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie redaktorze, dzisiaj w Super Ekspresie prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński mówi tak. Zrobimy wszystko, by trwale obniżyć inflację. Czy jest pan spokojniejszy już dzięki tej deklaracji?
A ja w ogóle jestem spokojny od bardzo dawna, jak słyszę pana prezesa Glapińskiego, bo to mój ulubiony prezes, stand-uper raczej, nie prezes. Więc wie pani, nie wiem kiedy mówił poważnie, czy te kilka miesięcy temu, raptem pół roku, że grozi nam deflacja. Czy mówi teraz poważnie, także trzeba by jego zapytać, co ma na myśli, bo najpierw mówił, że do końca jego kadencji nie będzie podwyżek stóp procentowych, że już szansa wynosi zero i wymyślał swoim oponentom od niemądrych ludzi, to co najmniej, tak najdelikatniej mówiąc. Teraz mówi, że podwyżki będą wyższe, że będzie 4,5% być może, jeśli to będzie konieczne. No, to jest właśnie najgorsza rzecz, jaka mogła nam się przytrafić. Bo bycie szefem Narodowego Banku Polskiego, czy w ogóle Banku Centralnego, gdziekolwiek, to jest przede wszystkim przewidywalność. Tak jak w systemach podatkowych, tak w polityce monetarnej, to jest wartość niewyobrażalna, ponieważ ona stwarza perspektywy. My przecież jako kraj rozwijamy się dobrze, mamy się dobrze, gospodarka ma się dobrze. No co prawda teraz tam jakieś zawirowanie jest z bilansem handlowym, ale generalnie jest wszystko okej. Tylko z tą inflacją i z tym złotym jest źle, czyli właśnie dokładnie to, za co odpowiada prezes Glapiński, bardzo silnie szwankuje i rzutuje na taką opinię o nas na całym świecie, bo jesteśmy krajem niepewnym. Panie redaktorze, to jeszcze jedna deklaracja i prognoza pana prezesa Glapińskiego. W tym roku inflacja nie spadnie poniżej 3%, mówi. No to rzeczywiście można się założyć o każde pieniądze. To bezpiecznie, że tak się wyrażę, powiedział. Właśnie to jest cały prezes Glapiński. No stand-uper, a nie prezes Narodowego Banku Polskiego. Naprawdę obserwuję, jak ćwiczy to tą stand-uperkę od wielu miesięcy. Był taki czas, kiedy on nic nie mówił. I to był wspaniały czas, kiedy prezesa Glapińskiego nie było. I tam jeszcze jest, wie pani, tak dodatkowego humoru, jakby sprawie dodaje, że tam za jego plecami jest zawsze claim. Dbamy o siłę polskiego pieniądza. No to jest dowcip. Anglicy mówią o Polsce, kto żyje w Polsce, ten się w cyrku nie śmieje. To zresztą kiedyś już wyśpiewał pan Wojciech Młynarski. I to jest właśnie niestety prawda. No bo po co prezes mówi takie rzeczy? No to jest naprawdę stand-uperka, a nie... No dobrze, panie redaktorze, to teraz, jeśli pan pozwoli, trochę o faktach, bo mamy wstępne szacunki dotyczące inflacji za styczeń, podał je Główny Urząd Statystyczny, to jest 9,2%. No troszkę lepiej niż prognozowali eksperci, bo eksperci prognozowali, że będzie powyżej 10%. Czy to jest powód do radości? Właśnie, po pierwsze nikt nie prognozował, że będzie powyżej 10. Wszyscy mówili, że będzie 9,7, 9,8, czyli jest odrobinę mniej niż było, ale ten oddech ulgi, który przetoczył się wśród rządzących i czemu wyraz dał zresztą rzecznik rządu przed chwilką, że o, mamy mniej. No to jest jakby tak się cieszyć, jak przychodzi pacjent do lekarza i lekarz mówi, o rany, po wypadku ma pan złamaną nogę w trzech miejscach. A później ogląda jeszcze raz to zdjęcie i mówi, nie, w dwóch ma pan złamaną, w jednym tylko pękniętą. A pacjent, o rany, jak ja się cieszę. No to my mniej więcej jesteśmy w takiej sytuacji. No ja nie bardzo wiem, z czego tu się cieszyć. No, kolejna wypowiedź pana prezesa Glapińskiego, jako ogłaszał ostatnią podwyżkę stóp procentowych, to mówi, a co by było, gdybyśmy my nie mieli złotego i mielibyśmy stopy procentowe na poziomie 0, a inflację 9. No byłoby lepiej niż teraz, bo teraz mamy z jednej strony inflację, a z drugiej bardzo się cieszą ci, którzy mają kredyty, że będą płacili coraz wyższe raty kredytów, bo stopy procentowe rosną. Więc te wypowiedzi i te rzeczy naprawdę żyje w Polsce i nie śmieje się w cyrku, chociaż do cyrku nie chodzę. Jak pan prognozuje rozwój inflacji w tym roku? Czy to już jest szczyt, czy my jeszcze możemy spodziewać się gorszej sytuacji, jeżeli chodzi o wysokość cen w sklepach? No niestety możemy się spodziewać, a przynajmniej utrzymywania się na tym poziomie albo wahnięć w tę czy jedną, czy w jedną czy drugą stronę. I to nie ma specjalnego znaczenia, bo to po prostu jest inflacja bardzo wysoka i czy ona będzie miała, rzeczywiście będzie dwucyfrowa, czy jednocyfrowa i po przecinku, to nie ma żadnego znaczenia. W tej chwili rzeczywiście
ta tarcza antyinflacyjna, czyli to zniesienie podatków i inne przedsięwzięcia, odrobinę zdusiło, a raczej przełożyło ten proces na dłuższy czas, czyli rozłożyło nam tę inflację w czasie. Więc no, zobaczymy, czy tarcza antyinflacyjna wygaśnie 31 lipca, czy nie wygaśnie, bo już mówi się, że będzie być może do końca roku. Więc to jest tak, to jest pewna sekwencja zdarzeń. Ten Polski Ład, no, to trudno, bardziej niefortunne określenie, miał załatwić wybory. No to przygotowanie było ewidentne. Te wybory pewnie miały być gdzieś w maju tego roku i to przygotowanie, te zdjęcia, które ja już zapomniałem, nawet te zdjęcia zostały wyciągnięte i przypomniane, z jakim to namaszczeniem było podpisywane, miał załatwić sprawę wyborów, że wszyscy dostają, wszyscy mówią, wow, Nowy Ład, idziemy do urn, ma PiS trzecią kadencję. To się nie stało, wręcz przeciwnie, stało się w drugą stronę. No i jeszcze wybuchła ta niewyobrażalna inflacja, ta, która no, drenuje portfele wszystkich, a najbardziej najbiedniejszych, wbrew nowym ekonomistom strony rządzącej, nazwisk nie przywołam przez litość. I w tej chwili trzeba to ratować. I jest ta akcja ratunkowa, czyli kupowanie czasu. Oczywiście tam są przedsięwzięcia też, no podwyżka stóp procentowych to jest przedsięwzięciem, które w dłuższym okresie będzie najprawdopodobniej będzie działało, także będzie ograniczało inflację, ale potrzebne są najróżniejsze również działania fiskalne. Tych nie ma. PiS kupuje sobie czas, odkładając problem, tak jak Scarlett O'Hara przeminęło z wiatrem, pomyślę o tym jutro. To teraz trochę o Polskim Ładzie, skoro już pan poruszył temat tego programu. Jarosław Kaczyński mówi tak, trzeba to naprawić. Wyciągnięto już część konsekwencji personalnych, bo tutaj popełniono bardzo fundamentalne błędy. Część wynikała z braku wiedzy, ale część jest tak oczywista, że wydaje się, że była tu kwestia i nie najlepszej woli. Jakiegoś konia trojańskiego prezesowi wprowadzili do tego Polskiego Ładu. Pewnie wina Tuska. Każda rewolucja zwiada własne dzieci i wraz z rozwojem ewolucji, to historia nas uczy, przybywa jej wrogów, ale wrogów przybywa jej, nawet ta rosyjska rewolucja, która tych wrogów prawdziwych zniszczyła, później szukała wrogów we własnych szeregach. I właśnie tutaj mamy do czynienia z czymś takim. Nie zostało to przygotowane, to jest po prostu niewyobrażalny bubel, który powinien wylądować w koszu i powinno się nad nim pracować. A przypomnijmy, świętej pamięci Zytę Gilowską, też przecież była za pierwszego PiSu ministrem finansów. Dokonała istotnych zmian podatkowych. Jakie dała wakacje legis? 3 lata. No to jest odpowiedzialny polityk, a nie 3 miesiące, a tu nawet 3 miesięcy. Nie było 3 miesięcy, 2 nawet nie było. Nawet 2 nie było. Mhm. Więc to jest właśnie takie postępowanie. No, przygotowano coś, co miało być wyłącznie politycznym aktem, nie prawdziwą rewolucją czy prawdziwymi zmianami systemu podatkowego, tylko pod polityczny cel, który do osiągnięcia. Nie udało się i teraz, no, i teraz jest jak w tym cyrku. Nic nie wie, wszyscy się śmieją. No dobrze, panie redaktorze, to ja mam teraz takie pytanie dotyczące właśnie systemu podatkowego, który wprowadził Polski Ład, bo jeszcze chwilę temu mieliśmy do czynienia z takim rozwiązaniem, że mamy 2 systemy podatkowe, bo premier otworzył furtkę do tego, żeby ci przedsiębiorcy, którzy chcą, mogli się rozliczać w ramach tego starego systemu podatkowego jeszcze, a ci, którzy chcą, w ramach nowego, co jest w ogóle pierwszym jakimś kuriozum absolutnym, no bo chyba nie ma państwa na świecie, w którym obowiązują 2 systemy podatkowe. I w związku z tym teraz premier powiedział, że można, ale w urzędach skarbowych już są informacje dotyczące tego, że absolutnie nie można i że będą wyciągane wobec przedsiębiorców i zwykłych podatników konsekwencje. Więc teraz pytanie, czy takie rozwiązania Polskiego Ładu, czy ten Polski Ład w kontekście właśnie niepewności dla płacących podatki, czy to jest rozwiązanie w ogóle zgodne z prawem? To nie jest rozwiązanie zgodne z prawem i nigdy nie było rozwiązanie zgodne z prawem. U nas jest taki dziwny system, że rozporządzenie zmienia ustawę, a konferencja prasowa premiera Morawieckiego zmienia rozporządzenie. No, to jest coś niewyobrażalnego, bo
Jeżeli ja zapłacę podatki według tego systemu, sposobu, który podyktował premier Morawiecki i później zapytają zaraz, ale przecież przepisy w ustawie są zupełnie inne, czyli urzędnik musi operować czy posługiwać się prawem, uchwalonymi przepisami, ale to niestety no, premier Morawiecki zmienia, rozporządzenie zmienia ustawę, a premier Morawiecki na konferencji prasowej zmienia rozporządzenie i mówi, że będzie tak. Efekt jest taki, że nikt nie wie, jak będzie. Będzie niewyobrażalne zamieszanie, ale ze wszystkimi. I to jest też pewna cecha tego obozu rządzącego, pewien klientyzm, nie tylko taki, że damy komuś coś i liczymy, że on nam się odpłaci, ale również wprowadzenie takiej niepewności, takiego stanu rozedrgania, że każdy może być winien. A jak będzie grzeczny, to nie będzie winien, to mu nic nie zrobimy. Ale jak będzie niegrzeczny, to mu zrobimy. No tak się funkcjonować. Panie redaktorze, jeszcze jedna rzecz, którą myślę, że wielu mogło przegapić. Ja sama, szczerze mówiąc, choć pewnie to wstyd, że jako dziennikarz powinnam to wiedzieć, ale sama byłam ostatnio zaskoczona kolejnym rozwiązaniem Polskiego Ładu, że przedsiębiorcy w tej chwili będą płacić ZUS każdego miesiąca inny, uzależniony w tej chwili od dochodów. Nie jest to stała składka, jak była do tej pory, tylko ZUS uzależniony od dochodów. To myślę, że też wielu może zaskoczyć. Czy to, jak pan ocenia w ogóle to rozwiązanie? Czy ono ma sens, czy nie? Znaczy to jest, no teraz już 21 lutego trzeba będzie zapłacić tych zasad. Czyli najpierw księgowy musi obliczyć obliczyć procent od tego, przychody, obliczyć procent od tego i wpłacić. No i jest to kuriozalne rozwiązanie. Kuriozalne dlatego, że niezwykle niewyobrażalnie komplikuje prowadzenie działalności gospodarczej. No, księgowi, gdyby nie byli tak zaskakiwani i wiedzieli, co robić, żeby mieli jakikolwiek taki określony stan prawny, to w tej chwili jest najbardziej pożądany zawód świata. No bo to rzeczywiście mają co robić bardzo, a przedsiębiorcom jest koncentrować się na tym, jak planować swoją produkcję, jak planować swój rozwój biznesu. Siedzi i męczy się i pożycza kalkulator albo liczy dwa od swojego chodzącego do szkoły dziecka, żeby cokolwiek w tym wyliczyć. To jest kuriozalne, bo to niewyobrażalnie komplikuje prowadzenie działalności gospodarczej każdemu. Panie redaktorze, to teraz jeszcze jedna niezwykle ważna sprawa, czyli konsekwencje wczorajszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wygląda na to, że na razie możemy pożegnać się z perspektywą przyjmowania środków unijnych i z inwestycjami, które w ramach nowej perspektywy budżetowej były planowane. Czy to jest katastrofa dla polskiej gospodarki, gdyby się okazało, że tych pieniędzy rzeczywiście nie będzie? To jest absolutnie katastrofa, bo te pieniądze już są wydane. Te pieniądze już są zaplanowane, te pieniądze już są w budżetach, czy to samorządów, czy najróżniejszych przedsięwzięć. My mówimy zawsze, Polska dokonała skoku cywilizacyjnego w ostatnich 30 latach, tylko że to są dwa etapy tego skoku cywilizacyjnego. Pierwszy to jest do wstąpienia do Unii Europejskiej i tam rzeczywiście zmienialiśmy się, ale byliśmy państwem takim bez dróg, bez autostrad, bez różnych infrastruktury, bo to przede wszystkim tam poszły te pieniądze, które przyszły. A drugi etap to jest właśnie ten skok cywilizacyjny, ogromny skok cywilizacyjny, który widzimy na ulicach, jeżdżąc drogami. To jest od czasu wstąpienia do Unii, ale to nie wstąpienie do Unii nam to załatwiło, tylko pieniądze, które za tym popłynęły. I teraz pozbawienie nas tych pieniędzy, kiedy one już są wydane, kiedy one już są zaplanowane, kiedy już ludzie czekają, to jest tak, po pierwsze, cywilizacyjnie się cofamy, to jest jedno. Po drugie, mamy kryzys gospodarczy, ponieważ przedsiębiorstwa działające w infrastrukturze, czyli budujące drogi, przepusty, mosty, obwodnice, tory kolejowe, zbiorniki wodne i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli na to nie będzie pieniędzy, a nie będzie pieniędzy z budżetu, rząd bardzo lubi się chwalić różnymi przedsięwzięciami, nie wiem, widzę tunel w Świnoujściu, że budujemy tunel w Świnoujściu, budujemy. Za pieniądze samorządu, ale przede wszystkim Unii Europejskiej. Nie ma tam ani złotówki pieniędzy rządowych. I w takich przedsięwzięć jest mnóstwo. Jeżeli tych pieniędzy zabraknie, już nie mówię o transformacji energetycznej, którą zaniedbaliśmy, a brak transformacji energetycznej jawi się teraz jako największe zagrożenie dla naszego rozwoju, bo
za jakiś czas może się okazać, że nie będziemy mogli eksportować wielu towarów do Unii Europejskiej z racji śladu węglowego. To jest niewyobrażalny kłopot. To jeszcze o tym się nie mówi, a to za moment będzie bardzo poważna sprawa. Więc brak tych pieniędzy, no ja sobie nie wyobrażam. Znaczy, oczywiście można sobie wyobrazić, ale nie chciałbym sobie tego wyobrażać, takiej sytuacji, kiedy tych pieniędzy nie będzie. No a już ich nie ma, już nie ma tych 5 miliardów, które powinny być w ubiegłym roku. Te 58 miliardów, z czego te 24 jako bezzwrotne dotacje, no one są najbardziej zagrożone. No a jak dojdziemy do zagrożenia głównych naszych wpłat, no to ja nawet nie chcę myśleć. Nie myślę, że nikt sobie nie wyobraża. Ja czegoś nie rozumiem, bo ewidentnie rządzący idą na zwarcie z Unią Europejską i to jest taki, no to jest prosta droga do polexitu. Bo ze zdumieniem obserwowałem te banery przeogromne, na które poszło 12 milionów o tej cenie energii. Niezależnie od tego, że tam było jawne kłamstwo, to się zastanawiałem, po co? No jeżeli 80 czy 82% Polaków jest za Unią Europejską, bo Polacy są pragmatycznym narodem. Ja wielokrotnie podziwiałem, jako ekonomista podziwiałem, jak niekoniecznie rozumiejąc mechanizmów. Panie redaktorze, to wejdę na sekundę państwu, panu w słowo, dlatego że my dzisiaj tutaj pod naszą transmisją mamy taki sondaż do naszych widzów. Czy Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej? No to jest sondaż bardzo miarodajny, dlatego że on ma już 1122 oddane głosy. I proszę zgadnąć, jeśli pan nie podglądał, jakie są wyniki? Nie podglądałem. 80%. 85% na nie dla wyjścia z Unii Europejskiej, 15% na tak dla wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Czyli mamy jeszcze bardzo euroentuzjastycznych widzów, co mnie cieszy. To nawet jeszcze wzrosło, bo ja widziałem ostatnio tego typu badania, było 82. No więc, wiecie pani, jesteśmy racjonalnym narodem, w co nigdy nie wątpiłem, bo zachowywaliśmy się wielokrotnie niezwykle racjonalnie. Więc po co to obrzydzanie tej Unii Europejskiej, mówienie, jaka ona jest niedobra? Ona przecież nie jest idealna, to jest jasne. Ale nie ma alternatywy. Panie redaktorze, ponieważ nie ma alternatywy, to po co to robi? Tak, ponieważ czas już nam się kończy, a jeszcze o jedną rzecz chciałam pana zapytać. Od 10 dni w obecnej sytuacji, sytuacji Polskiego Ładu, sytuacji braku funduszy z Unii Europejskiej, nie mamy ministra finansów. 7 lutego dokładnie Tadeusz Kościński podał się do dymisji, został zdymisjonowany, zwał jak zwał. Mateusz Morawiecki na razie pełni funkcję, pełni obowiązki ministra finansów. Czy to jest normalna sytuacja, że w takim momencie od 10 dni nie mamy nowego ministra finansów? A może jest tak, że nie będziemy go mieć, bo w obecnej sytuacji po prostu nikt tego zadania nie chce się podjąć? Pani redaktor, czepia się pani. Nie ma, w obliczu pandemii od 2 lat nie mamy głównego inspektora sanitarnego. Więcej, nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, nie mamy Sądu Najwyższego, nie mamy Rzecznika Praw Dziecka i można by wymieniać tak bardzo wielu, czego nie mamy. Mamy fasadową demokrację. Można powiedzieć, że nie mamy parlamentu, bo ten parlament jest, decyzje zapadają gdzie indziej, a tutaj się tylko przepuszcza przez maszynkę do głosowania. Więc nie mamy bardzo wielu instytucji i funkcjonujemy. No zmierzamy do krajów, do modelu autorytarnego, gdzie decyzje zapadają gdzie indziej, a tam są tylko wykonywane. Przecież dochodzą informacje z Ministerstwa Finansów, jak ten Polski Ład był przygotowywany. Właśnie coś tam robili, później premier coś gdzieś powiedział i wszyscy musieli robić tak, jak on powiedział. Ale czy on powiedział tak, bo żartował? Tak jak to prezes Glapiński bardzo często robi, czy mówił poważnie, tego nie wiemy, ale wszyscy tak robili, bo tak i byli zaskakiwani. Czyli nie ma żadnej myśli przewodniej, żadnego przesłania, żadnej takiej tezy głównej, do tego dążymy. Tylko taka wypadkowa najróżniejszych wypowiedzi, ktoś tam coś powiedział i wszyscy mówią. Także nie mamy takich rzeczy bardzo wiele. Panie redaktorze, no życzę sukcesów temu, kto by się teraz podjął bycia ministrem finansów. Oj, piękne zadanie. Bardzo czekam na taki czas, kiedy nasza rozmowa zakończy się jakąś bardziej optymistyczną konkluzją. Nie wiem, jaka to jest perspektywa, ale no mam nadzieję, że nadejdzie. Jeszcze będzie. Wie pani, jest takie przysłowie, dłużej klasztora niż przeora. Doczekamy, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Kazimierz Krupa, dziennikarz ekonomiczny, były naczelny Forbesa. Bardzo dziękuję, dużo zdrowia, jak zwykle życzę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, miłego Dzięki. Dnia.
I to wszystko w dzisiejszym czwartkowym super raporcie. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność i oczywiście zapraszamy na jutro. Wracamy do Państwa o godzinie 8.57. Dzień jak co dzień, ale jutro piątek, więc mam nadzieję, że w doskonałych humorach wszyscy się spotkamy. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, Marcin Pszczółkowski, cała ekipa. Kłaniamy się bardzo nisko i do jutra.